Siema, siema, jak widzicie, już wróciłem sobie tutaj na moją wyspę. Udało mi się uzupełnić płyny, udało mi się troszeczkę najeść. Pogoda, jak widzicie, jak zwykle pod psem. No dobra, udało mi się zapisać grę. Mamy tu tutaj jeszcze parę kokosów, to ja ich się może pozbędę. Te kokosy będzie można sobie jeszcze wypić, to mi się na pewno przydadzą. Tu weźmiemy sobie butlę z tlenem. Co tu mamy? O, młotek. Kompas mamy, więc możemy sobie spokojnie, słuchajcie, wybrać się. O, jakiś patyczek może się przydać. Nigdy nie wiadomo. Możemy sobie spokojnie wracać na naszą tratwę. I co? I uderzamy od razu z grubej rury, lecimy na bossa. Ja tutaj mniej więcej wiem, że muszę płynąć na zachód. Sprawdźmy sobie kompasem, gdzie tu mamy północ, więc na zachód musimy się kierować w tamtym kierunku. Ja tutaj sobie zaraz uzupełnię. Ja sobie tutaj zaraz oszczepy uzupełnię. Może te lepszych trochę wybiorę. No dobra, jak widzicie, już tutaj sobie troszkę tych oszczepów naszykowałem. Wywalamy naszą łódź na pole. Znaczy na pole. Na morze. Na otwarty ocean wywalamy oczywiście. I co? I płyniemy na podbój tutaj jednego z naszych bossów. Pogoda troszeczkę nie dopisuje. Musimy się bardziej kierować tutaj na prawo. Gdzieś tu w kierunku zachodnim. Może uda nam się go dorwać. Dobra, chyba płyniemy w odpowiednim kierunku. Zaraz się przekonamy, gdzie on jest. Gdzieś tu powinniśmy go minąć. W drodze tutaj na ten statek, który żeśmy zwiedzili w poprzednim odcinku. Jeżeli go nie widzieliście, to zapraszam. Tymczasem również, słuchajcie, dajcie łapeczki w górę i subskrypcję. Pomożecie mi się rozwijać. I co? I polujemy. Zaraz tutaj się przekonamy, czy coś tu się kryje w tych czeluściach otchłani tej wody. Może rzućmy sobie okiem lornetką. Czy coś tutaj widać? No jak na razie ja nic nie widzę. O, chyba tam coś jest, słuchajcie. Coś tam chyba się w wodzie ukrywa. Coś mi się wydaje, że płynę w dobrym kierunku. Ja cię kręcę. Jaka pogoda. Mam nadzieję, że jak dopłyniemy na miejsce, to już trochę się uspokoi ten sztorm. Nie chciałbym w takich warunkach walczyć tutaj z bossem, którą mamy godzinę 11. No, myślę, że uda nam się upolować przed zmierzchem. Uuu. Ewidentnie widzę, że coś tam jest. Co to takiego? Jakieś zwłoki w ogóle. The Meg. O cholera. Patrzcie w ogóle. Kirekin. Uuu. Ta melodyjka niczego dobrego nie wróży. Coś mi się wydaje. Gdzie jest ten nasz rekin? Tu jest, kurde. Patrzcie, jaki wielki. O, trafiłem go. Uuu, trzeba uważać. Uuu, drugi raz trafiony. Zaraz będzie trafiony, zatopiony. Chyba nie jest taki najgorszy, co? O, tu jest, dobra. I trzask go. Okej. Okay. Dobra, następny. Trochę mu tamtego życia zabieramy. Tu jest z tej strony. O, nie trafiłem. Kurde. Szkoda oszczepu. Gdzie jest? I trzask. Hal, halo, gdzie jesteś? Okej. O, tutaj można łatwo z tratwy w sumie go trafić. Nie widzę go. O, dobra. Tutaj jest. Dobra.
Gdzie tu płyniesz? W tę stronę gdzieś? Tu jesteś. Cyk. O, gdzieś spierdzielił, nie? Nie widzę go, cholera. Chyba żeśmy trochę za daleko oddryfowali od miejsca. Mam nadzieję, że to nie wpłynęło zbytnio. Patrzcie, znowu żre, nie? O cholera, ma znowuż pełno życia. Kurde, to nic to nie dało. A mi się trochę... Trochę mi się kończy tych oszczepów. Ja pierdykam. Nie no, odpłynęliśmy. Coś poszło nie tak. Gdzie tu uciekasz? Cholero. Kurde, niepotrzebnie żeśmy odpłynęli, nie? Ajajaj, to nie był dobry pomysł. Chodź tu. Żebym tam do wody tylko czasem nie wpadł, nie chciałbym, żeby mnie kurde ugryzło. Ups. Dobra, może sobie tu wyskoczymy. O Jezus! Ja pierdykam, ej, w ogóle. Lepiej tam nie wchodzić, nie? Widzieliście to? Ja pierdykam, ale mnie przyatakowało. Dobra, na szczęście jeszcze nie zmieniło statusu. Nie jestem bleeding. Ach, chyba nie trafiłem. Gdzie jesteś, skurkowańcu? Tu gdzieś. Aha, tam płynie. Okej, zanurzył się. Kurde, żeby mnie znowu nie przyatakował. O, i trzask. I już i się skończyło szczepy, nie? Będziemy chyba musieli cudować zwykłymi. No, trudno. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Aha, tu jest. O, kurde, nie uciekaj. Ja pierdykam. Ile tych włóczni trzeba zużyć na niego, nie? Uuu, powiem wam, że będzie ciężko, nie? Tyle włóczni i dalej nic. O, i to była właśnie ostatnia. Pozbieramy trochę włóczni od razu. Jest, jedno trofi otrzymaliśmy i... część do tutaj, do tego. Do naszego samolotu. Okej. Oj, pospadały. Pospadała nam reszta tych naszych włóczni. Dobra, rzućmy sobie tylko okiem tutaj na jeszcze te szczątki. Słuchajcie, to są jakieś szczątki ewidentnie jakiegoś walenia, jakiegoś wieloryba. Jak widzicie. No, prawdopodobnie skubany utknął. Utknął tutaj na tych wodach, wplątał się w sieć i co, no i go kurde tutaj rekinek capnął. No, dobra, wyrzucamy tę naszą tratwę. I co, płyniemy dalej, płyniemy, spadamy tutaj, spadamy tu na naszą wyspę. A nasza wyspa... Gdzie ona się znajduje? Skoro tu przypłynęliśmy na zachód... O! Tu jakiś kolejny w ogóle rekin nie pływa. Już by się chciał nami zainteresować. No to... To tamta jest wyspa? No nie wiem. Trzeba sprawdzić. No nic. Wracamy. Słuchajcie. Sprawdźmy sobie tutaj. Jak widzicie, pierwsze trofeum jest. I pierwsza część do samolotu już jest. Nie ma co, trzeba wrócić na wyspę i się zapisać, słuchajcie, bo nie chciałbym, żeby mi się to utraciło. Powiem wam, że no było naprawdę gorąco. Dobrze, że już mamy to za sobą. Przynajmniej jeden problem za sobą. Teraz będziemy musieli jeszcze pokonać dwa
inne stworzenia. Mam nadzieję, że równie, powiedzmy, że równie łatwo uda mi się też je znaleźć. Zacumuję sobie tutaj na tej wyspie, a potem przeniosę się na kolejną. Tutaj tylko zrobimy sobie mały przystanek. Trzeba tutaj się napoić, może coś zjeść. Na szczęście praktycznie wszystko jest tutaj ok. Przeczekamy noc. Nie będę tutaj pływał po nocy. Wolałbym to robić w dzień. Wyrzućmy sobie tutaj na brzeg. Och, żeby nam nie uciekło, nie? Bo znowu będzie problem. Szybko się przelecę tam na drugi koniec. Coś się napić. Coś może przekąszę. To może by się przydało pozbierać trochę tych listeczków po drodze, póki jeszcze słońce jest na horyzoncie. Mamy już tutaj zapełniony trochę pasek. Pasek jedzenia. Pasek właśnie picia. Można się już zawijać z tej wyspy. W sumie tutaj wielce niczego ciekawego nie ma na niej. Więc no, myślę, że można sobie odpuścić ją. Niczego tu więcej już nie znajdziemy. Zabiorę tylko te skrzynki. Żebym tylko miał jeszcze trochę miejsca. Zróbmy sobie miejsca. Odłóżmy na razie to, co nam niepotrzebne. I dobra, zabieramy skrzynki. Możemy płynąć. Płyniemy w którą stronę? Tu jest północ. Musimy płynąć gdzieś tam. Aha, czyli na tamtą wyspę płyniemy. Tak mi się wydaje bynajmniej. Okej. Nie ma co zwlekać. Od razu wypływamy na szerokie wody. Jeszcze siedzi. I ciuk ją tutaj do wody. W tamtym kierunku. Okej. Czy my tu byliśmy na tej wyspie? Chyba jeszcze tam nie zajrzeliśmy do niej. Tak mi się wydaje. Nasza wyspa to chyba jest tamta. Tak, ta z dużą skałą. Tu raczej nas nie było. Może coś tam fajnego znajdziemy. Nie wiem, zobaczymy. Jak nie popłyniemy, to się nie dowiemy. Patrzcie, ile tych wysep. Z tej żeśmy odpłynęli. W ogóle się masz szark. Z tamtej żeśmy odpłynęli. Tu z tyłu jeszcze jedna wyspa. Płyniemy tutaj na tą. Tam za nią widzę, kolejna jest w oddali. Ale najpierw sobie sprawdzimy tą i powrócimy na naszą znajomą wyspę. Póki co nie będziemy się aż tak za bardzo oddalać. O, ja tu już widzę. Widzę tutaj naszego przyjaciela kraba. Dobra, ściągamy żagiel. Bierzemy oszczep. Może nawet dwa albo trzy, może i cztery. Trzeba tutaj ściągnąć na brzeg. O, w ogóle kamyk. O, weźmiemy sobie kamyk. I co? I eksplorujemy tutaj naszą wyspę. Bierzemy patyczka. Drugiego. Kolejny kamyk. Proszę bardzo, ile tej dobroci. Kamyczki się oczywiście nam przydadzą. O, krab już tutaj chce nas przyatakować. Ale halo, panie krabie. A nasz. I jeszcze raz. I ciach. I po tobie. Okej, na razie. Widzę, że nie mamy tu więcej wrogów. Zbierzmy sobie tutaj jedną, drugą roślinkę. A w ogóle to bym się pozbył może tych skrzyń, bo mi one na razie tutaj trochę ciążą. Więc postawmy sobie tutaj z brzegu. Co tu nam nie będzie potrzebne? Na razie nie będą nam potrzebne kamienie, patyki, aloes. Dobra. Oszczep się przyda. Przynajmniej jeden. Póki co. Okej, lecimy dalej. Ja tu może sobie szybko ogarnę tą wyspę. Później najwyżej wam pokażę, co ja tutaj ciekawego. O, już nas atakuje. Krabik. O kurde, ugryzł mnie. A, uciekaj.
O, w ogóle upuściłem. Upuściłem włócznie w ogóle, nie? Gin! O ja cię, ale mnie dużo razy dziabnął. Skurkowaniec. Nic się aż takiego nie stało w sumie. No ale wolałbym nie mieć z nim takich nieprzyjemności. A warto jest tak obejść wszystkie, słuchajcie, kawałki tu zakamarki. Nigdy nie wiesz, gdzie może coś leżeć, nigdy nie wiesz, gdzie coś znajdziesz. Szczególnie najważniejsze są w tym momencie dla nas kamienie, bo jak widzieliście, no, trochę tych włóczni mi zeszło się. O, kolejna szmatka. No, trochę zużyłem tych włóczni na tego posranego rekina. Coś potrzebujemy zjeść? No, może jakiegoś kokoska byśmy sobie wzięli, przekąsili. No i już napojony, najedzony. Co my tutaj mamy? Kamienie. Kamienie nam niepotrzebne. Patyki też nie. No dobra, na łódkę. I odkładamy. O cholera, troszeczkę się przygrzałem na słonku. Musimy się schować do cienia. Pora w takim razie jeszcze tutaj skoczyć sobie, ogarnąć ten stateczek. To jakiś kamyk, to też go weźmiemy. O, w ogóle blacha. Nie zauważyłem jej. Nie no, trzeba jeszcze przejść się tutaj wzdłuż linii brzegowej. Troszkę się już ściemnia. Godzina jest 16, więc trzeba chyba tutaj przenocować. O, jak widzicie, jest tutaj jedna skrzynia. Bojki do zebrania. Tu jeszcze jakaś skrzynia, dobra, to ją sobie zabiorę. Co tu jest? Tu nic nie ma. Tu racja żywnościowa. Okej, jeszcze sobie tam może skoczę szybko. Podpłynę do masztu. Mam nadzieję, że mnie żaden tutaj podwodny potwór nie chwyci. Nie jest za jasno, ale tak na szybko tutaj sobie przelecę. Zobaczę, czy coś tutaj jest wartego uwagi. O, wynóż się. Dobra, jeszcze jedno podejście. Coś z tej strony siedzi. Dobra. Chyba pora wypływać. Praktycznie nic nie widać pod wodą. Szybko przepłyniemy. Mam nadzieję, że mnie tutaj nic nie dorwie. Nie byłbym z tego zbytnio zadowolony. Najgorsze jest to, że nie mamy gdzie spać. Szybko zbuduję sobie szałas. I wracam zaraz. Zbudowany szałasik, można już spać. Piąta godzina, brak jedzenia, brak wody. Mam tutaj jedną rację żywnościową, którą znalazłem. Na jakiś czas nam to pomoże. Odłożymy te oszczepy, bo w sumie się nie przydały. W ogóle zawczasu to bym sobie tutaj zbudował, słuchajcie, z tych bojek bym sobie zbudował jedno przęsło dodatkowe. Potrzebny mi będzie młotek. O, tutaj na samą górę już. Od razu podłogę zarzucimy. Będzie git. Jeszcze przydałoby mi się tutaj obciążenie zbudować. Anchor, czyli kotwica. Ok, jeden patyk mamy, potrzebujemy 6 kamieni. Zrobione, jeszcze 4 sznurki. I teraz możemy sobie, słuchajcie, stworzyć
jak widzicie, kotwicę. Proszę bardzo, tutaj? A po co nam tutaj, jak można z przodu? Tam, gdzie przecież płyniemy, to tam sobie tłumujemy, prawda? O, jak to pięknie wygląda. Proszę bardzo. No dobra, ja zabieram te skrzynie i co? I lecimy na kolejną wyspę. Okej, okay, sprawdźmy, czy działa. Dobra, działa elegancko. Teraz sprawdźmy kierunek północ. Północ jest tam. Dobra, tam jest nasza wyspa. Żagle na wiatr i płyniemy. Kierunek nasza wyspa matka. I jak poznajecie już te widoki, to nasza stara wyspa, nareszcie, z powrotem. Co tu robią kraby? Ja pitole. Dobra, będzie trzeba się nimi później zająć. Podpłyńmy bliżej. Przydałoby się tutaj rozpakować. Trochę się może napijemy. O, co to za melodia? Chyba mamy tutaj gościa. Może od razu go ciachniemy, co? Jak myślicie? Aha, pływa skubany. Halo, halo, gdzie jesteś, rekinku? Kolego. O, jest, proszę bardzo, Goblin Shark. Jak cię tutaj upoluje. Tu jest dwa w ogóle, nie? Skupmy się najpierw na jednym. Bo mi tu włóczni nie starczy. Gdzie tu chcesz mi dziabnąć, panie? Przestrzeliłem. Dobra. Trafiony, zatopiony. Chodź tu ze mną. Nie zostawaj w tyle, kolego. Przydasz się na skórkę. Na razie może walimy go tu z boku. Pozbierajmy włócznie. I lecimy za ciosem. Gdzie jest ten drugi? Tu jesteś. Już myślałem, że odpłynąłeś. O kurde, ale mi przywalił. Ten to taki kurde agresywny. I co? Spierdzielił, dostał z uszczepu i już się nie chce pojawić? Nie, no ja mu tego nie popuszczę, nie? Nie ma takiego bicia. Nie mówcie, że się wystraszył, nie? Halo, halo, panie rekinku. Gdzie on spierdzielił? Zara mnie tu weźmie gdzieś z zaskoczenia, nie? Się to czuję. Gdzieś się czai skubany. Przydałoby się go upolować, zanim on upoluje mnie. Aha, dobra, zaczyna się. Jest akcja. Płynie tutaj. Jeszcze jedna i jesteś mój. A może jeszcze? Kurde, ile... On może przyjąć tych włóczni. Dobra, nareszcie. Nie, myślałem, że to się nigdy nie skończy. Chodź, wychodzimy z wody, bo już zaczyna się robić niefajna pogoda. A w sztormie to tak nie bardzo, żebym ciebie tutaj się z tobą barował. Fajnie, Goblin Shark, Hammerhead Shark. Trochę tutaj mamy uzbieranego jedzonka. Oczywiście łapeczki w górę. Nie zapominajcie o subskrypcjach. Ja tutaj oprawię zaraz z nich skórę. Może coś przekąszę, może coś się napiję. Nie wiem, no. Ogarniemy tutaj trochę tą wysepkę. Zobaczymy, co tutaj można jeszcze ciekawego robić. Tymczasem będę się z wami żegnał. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym
odcinku, tak? Trzymajcie się, hej, pa, pa, pa.